Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale i zapraszam dzisiaj na zupełnie inny odcinek. Odcinek poświęcony wszystkim osobom, które lubią podróżować i podróżują samolotem po Europie, może po świecie, tylko i wyłącznie z bagażem podręcznym. I słuchajcie, poczyniłam zakup. Zakup na stronie Temu Teamu i to jest plecak, który określany jest jako plecak taki, wiecie, podróżniczy, podręczny i spełniający wymagania bagażu podręcznego. I on kosztował 105 zł, więc do najtańszych bym powiedziała, że może nie należał. Ale tak, muszę przyznać, że jak na tę chińską stronę, to ja przepraszam Was, że jesteście troszeczkę krzywo. Bardzo mnie to musicie wybaczyć, ale niestety nie wzięłam statywu i jesteście troszkę inaczej ustawieni, więc wybaczcie mi. Ale muszę przyznać, że jak na produkt, który jest wykonany w Chinach, zresztą wszystko jest wykonane w Chinach, ale dobra, to jest to bardzo dobrze wykonane. Zamki działają tutaj bez zarzutów, naprawdę. Nie są cienkie, takie, wiecie, słabe. Nie, są one porządnie wykonane. Słuchajcie, nic się nie zacina. Naprawdę, ja tutaj jestem w ogromnym szoku, ale w takim, wiecie, pozytywnym szoku, nie? I dlaczego teraz tak ja wzięłam sobie kolor bordowy? Bo powiem Wam szczerze, że mówiłam już to już wiele razy, ale ja za kolorem czarnym nie przepadam. Nie chciałam brać beżowego, bo zbyt może szybko by się wybrudził, a kolor bordowy to jest taki fajny kolor, który do dużej ilości stylizacji będzie pasować. No i nie jest taki monotonny, czyli nie jest czarny. Co jeszcze tutaj mamy? Omówiłem sobie na szybko. Mamy tutaj te ściągacze, więc wiecie, można sobie tutaj ściągnąć i ścisnąć nasz bagaż podręczny jak najbardziej. Z tyłu są usztywnione plecy. Tu mamy również taką, nie wiem jak to powiedzieć, jakby zakładkę, coś tu można sobie, wiecie, przewiązać czy coś, jakąś kurtkę, wiecie, no będzie to niewygodne na plecach, ale można. Mamy tutaj możliwość zapięcia, widzicie, z przodu plecaka, żeby nikt Wam go nie zwędził. Także to jest bardzo, bardzo fajne. Kolory, słuchajcie, mi przypominają w ogóle kolory Gryffindoru z Harry'ego Pottera. Tutaj z boku mamy kieszonkę, że możemy sobie włożyć wodę, parasolka. Z drugiej strony taka kieszonka też oczywiście jest. I mamy tak, tutaj z przodu jest kieszonka. Ona jest głęboka, tu do samego końca sięga, więc tutaj też możemy włożyć sobie, nie wiem, dokumenty jakieś, czy po prostu jakąś książkę cienką, cokolwiek. Mamy też uchwyt do trzymania. Mamy drugą komorę. Proszę bardzo. Tak ona wygląda. Ta druga komora też tutaj się dosyć sporo zmieści. No i trzecia komora, oczywiście ta największa. To jest komora, właśnie ja to sobie odepnę, która otwiera się jak walizka. To jest bardzo przydatne, bo przynajmniej otwieracie i macie tan-tan-tan całe miejsce. Możecie sobie to otworzyć i trzeba, wiecie, szukać, bo jak w plecakach takich normalnych, to trzeba, wiecie, po kolei i tam grzebać. A tutaj możemy sobie położyć po prostu na płasko nasz plecak i po prostu sobie popatrzeć. Również tak jak w walizkach jest to do mocowania, do tego do trzymania, żeby to, wiecie, nie latało po całym plecaku. Także to jest bardzo, bardzo fajne. Tutaj dół jest lekko usztywniony. On nie jest bardzo usztywniony. Tutaj plecy są usztywnione. Dół jest lekko usztywniony. Tak jak tutaj, nie wiem czy to widać, może tego nie widać. Plecak wydaje się być fajny. Aha, i tutaj jeszcze nie powiedziałam, że na tej klapie mamy też takie kieszonki, też możemy sobie coś tutaj włożyć, typu, wiecie, jakieś leki na przykład, gumy do rzucia, plasterki, no takie pierdołki, które po prostu nie wiadomo, gdzie tam wrzucić, ale żeby były pod ręką, to tutaj na guzie można sobie wrzucić. I teraz tak, mamy ten plecak właśnie z Temu i zrobimy sobie porównanie.
plecak, który uważany jest za plecak podróżny, pakowny, versus zwykły plecak. Plecak szkolny. To jest plecak, który wykonaniem i odbiega trochę od tego z temu. To jest cienki plecak, ja go kupowałam, znaczy ja, tata mi go kupował, jak szłam do szkoły średniej. I więc to było w 2009 roku, więc bardzo dawno temu. No jak widać, plecak całkiem nieźle się trzyma, to jest plecak od Adidasa. On też ma tutaj lekko usztywnione plecy, troszeczkę widać jego zużycie, no słuchajcie, no tyle lat to wiecie, no nie oszukujmy się. Na pewno dno nie jest tak sztywne jak właśnie w tym plecaku od temu. No i tu tutaj mamy w tym plecaku, no w tym plecaku mamy pierwszą przegródkę, też taką płaską, tutaj można sobie coś rzucić. Ja tu zazwyczaj miałam jakieś chusteczki, podpaski, takie rzeczy. Druga to jest taka przegródka, gdzie mamy też jakieś takie miejsce na pierdołki różnego rodzaju. No i trzecia oczywiście taka dosyć duża komora, w której normalnie trzymałam książki i zeszyty. Proszę bardzo, ona wygląda tak. To jest też dosyć pojemny plecak. I teraz słuchajcie, ja zabrałam coś, co po prostu spakujemy się na jeden dzień. Niedługo, może niedługo, źle powiedziałam, za 2 miesiące wybieram się na jeden dzień do Londynu. I teraz tak, ten plecak, dokładnie ten, był ze mną w Londynie na 3-dniowej wycieczce. Oczywiście, że się w niego spakowałam. Z problemem? Tak. Teraz jedziemy na końcu listopada, 30 listopada wylatujemy, wracamy 1 grudnia, więc lecimy tylko na jedną noc, ale wiecie, to jest też listopad, zimno jak diabli po prostu, zimno jak diabli, więc trzeba zabrać, że tak powiem, coś cieplejszego. Więc ja wzięłam ze sobą gruby, taki wełniany powiedzmy, że sweter. Jeżeli chodzi o resztę, to zaraz Wam będę opowiadała. Teraz Wam pokażę jeszcze, jak te plecaki prezentują się na plecach, tak? Tu mamy plecak zwykły, szkolny. Także wiecie, on tutaj, no, że tak powiem, siedzi sobie, tak? Bo to nie jest tak, że on nie siedzi. Siedzi całkiem nieźle. I teraz pokażę Wam plecak ten z temu. Ten plecak z temu. Oczywiście, plecaki są teraz puste, więc proszę bardzo, wyglądają może nie tak, ale pokażę Wam, co najprawdopodobniej zabiorę. Może o czym zapomniałam, znaczy wiem, o czym zapomniałam, a czy nie zapomniałam, tylko wiem, że po prostu nie mam ze sobą jeszcze pasty do zębów oraz szczoteczki, bo muszę sobie po prostu kupić taki podróżny zestaw po prostu, żeby mi było wygodniej. Jeżeli chodzi jeszcze o moje tło, to słuchajcie, to jest w fazie testowania i będziemy tutaj troszeczkę jeszcze zmieniać, także wybaczcie mi, że to tło jeszcze jest takie może niedopracowane i tutaj widać jakieś tam niedoskonałości, ale będziemy nad tym pracować w tym tygodniu, także taki wiecie, off top. Już momencik. Ok, co planuję ze sobą zabrać na jeden dzień na wyjazd do Londynu? I robimy to teraz, po prostu, ja wiem, to jest jeszcze 2 miesiące, ale zobaczymy, który plecak bardziej się opłaca. Czy faktycznie warto wydać kasę na taki specjalny podróżniczy plecak? Czy jednak plecak szkolny daje radę i nie trzeba wydawać kolejnej kasy na kolejny plecak? Zobaczymy. Pierwsza rzecz, którą oczywiście zabieramy, to są kosmetyki, czyli żel pod prysznic, szampon, odżywka do włosów, taka psik-psik, bo ja bez tego to problem mam. Tu mam taką małą perfumetkę, której mam perfum, krem na dzień i na noc tutaj mamy oraz tu w tym małym pudełeczku jest do demakijażu produkt. Kolejna siateczka, no to słuchajcie, są kosmetyki do malowania. I teraz tak, tutaj mam w kolejnym woreczku takim strunowym
waciki. I może ktoś się zastanawia, dlaczego mam woreczek w woreczku. W razie gdyby coś, mam po prostu zapasowy woreczek strunowy, tak? Waciki, bo tutaj jest tylko kilka sztuk, to jest na jeden dzień, więc tutaj jest maksymalnie 10 sztuk tych wacików, bo nie potrzebuję więcej, tak? Więc mam tutaj 10 sztuk, jest zapasowa gumka do włosów, korektor, podkład, kochani, mam w takim pudełeczku, bo to jest, przypomina mi, jeden dzień. W drodze róż, rozświetlacz, tusz do rzęs, korektor. Tu mamy również taką małą paletkę do malowania oczu. Proszę bardzo, taka mała. I jest również kredka do brwi oraz malutka gąbeczka do nałożenia podkładu oraz wklepania korektora. Więc to jest po prostu taki, wiecie, woreczek makijażowy. W kolejnym woreczku, takim już zwykłym, mam po prostu pędzle. Mam pędzel do bronzera i różu, do pudru, do rozświetlacza. No i mamy tutaj 4 pędzle do malowania powiek. A jeżeli chodzi o grzebek do brwi, no to jest przy kredce. Kolejna rzecz, którą ze sobą muszę zabrać do Anglii, to są przejściówki. Lecę z koleżanką, już poinformowałam koleżankę, że mam przejściówki i nie musi nic tam sobie brać, więc ja mam 2 przejściówki, które ze sobą zabiorę. Aha, grzebień, który wyląduje tutaj w tej torebeczce. Do hotelu oczywiście klapki, tu mam japonki, takie widzicie, bardzo cienkie, po to, żeby jak najmniej miejsca zajmowały. I tu mam, słuchajcie, ubrania. Jeżeli chodzi o ubranie, to mam to takim, jak to się nazywa, opakowanku, ale nie wiem, wiecie co, mi się do końca te opakowanka nie sprawdzają. W walizkach tak, w plecakach może niekoniecznie. No i teraz tak, co ja mam tutaj? Po pierwsze, mam piżamkę. Po drugie, tak jak mówiłam, mam gruby sweter, który jest w 100% z wełny. On jest dosyć duży, szeroki, ale wiecie co, pomyślałam sobie, że to będzie fajne i po prostu pod spodem będę miała podkoszulkę jakąś, ale nie pakuję jej, ponieważ po prostu spakuję, będę ją miała na sobie, tak? No nie sądzę, żebym po prostu pobrudziła tą podkoszulkę przez jeden dzień, więc użyję po prostu tej podkoszulki, którą będę miała w sobotę, żeby ubrać po prostu w niedzielę do tego swetra. Znaczy, to jest tylko przykład, ja nie wiem, czy na pewno ubiorę ten sweter, ale chodzi o to, że to jest dosyć gruba rzecz. No a to będzie końcówka listopada, początek grudnia, więc pogoda może być różna. W hotelu co prawda mamy ręczniki, ale ja taki mały, wiecie, ten szybko schnący ręcznik ze sobą biorę w razie gdyby coś. On nie zajmuje też aż tak dużo miejsca, ale wiecie, lepiej być zabezpieczonym. No i oczywiście mam tutaj, nie wziąłem stanika, no ale dobra, trudno. No stanik po prostu nie będę nosiła 1-2 dni. Straszne, wiem, ale czasami tak się robi. No i tu mam oczywiście majtki i mam skarpetki. Skarpetki mam długie, bo będzie zimno. Nie mam tutaj żadnych spodni z tego względu, że mam nadzieję, że nie uwalę spodni po prostu z dnia poprzedniego i będę miała na drugi dzień oczywiście te same spodnie, ubiorę jakieś ciemne albo czarne dżinsy, coś ten deseń. Także moje rzeczy do spakowania na jeden dzień, nie jest ich aż tak dużo, ale jednak, wiecie, trzeba się spakować. I zobaczymy też, czy mój aparat duży, cyfrówka, Canona, czy on się też tam zmieści. Jak byliśmy ostatnim razem z Bartkiem w Londynie, to byliśmy na 3 dni i tego aparatu nie miałam, a mimo wszystko chciałabym porobić zdjęcia też aparatem. Być może zabiorę ten, którym teraz nagrywam, ale i tak czy siak będzie on siedział właśnie w tym pokrowcu, bo ten aparat, którym nagrywam, i ten są bardzo podobnych wymiarów. Także zobaczymy, czy to się zmieści wszystko i będę miała jeszcze trochę miejsca, żeby przywieźć dla mojego słoneczka Bartusia kubek od MMMsów. I kupić po prostu może jeszcze jakieś fajne pamiątki, albo po prostu coś kupić sobie, bo mam nadzieję, że na jakieś zakupy się wybierzemy. No dobrze, moi drodzy, mamy zapakowany plecak. I słuchajcie,
Nie jest on bardzo ciężki. Tu ogólnie jest bardzo dużo miejsca. I już Wam pokazuję, jak to wygląda w środku. Tutaj oczywiście można sobie to, że tak powiem, poluźnić. I poczekajcie. Gdzie to tutaj? Tak wygląda to w środku. Mam to zapięte, słuchajcie. Tak myślałam, że z tym aparatem to będzie problem, ale jednak nie. Nie jest taki duży problem. Tu, jak widać, mam jeszcze dużo miejsca. Tutaj, nie wiem, czy wy to widzicie, tutaj też jest pełno miejsca. Więc jak ja to zamknęłam, słuchajcie, to tu się zrobiło jeszcze bardzo dużo miejsca. Nie schowałam tego jeszcze, zapomniałam. Ale te przejściówki, no to ja sobie po prostu tutaj schowam o luziczkiem. No i słuchajcie, jakby tego w ogóle nie widać, że ja tutaj dołożyłam coś, że tu są te przejściówki. Kompletnie tego nie widać. Więc uważam, że na jeden dzień ten plecak na razie wydaje się być ok. Ale zaraz przepakujemy się do plecaka szkolnego, no i zobaczymy, czy tu będzie więcej miejsca, czy w tym plecaku szkolnym. Zobaczmy. Zobaczcie, jeszcze tutaj złożyłam też w to opakowanie i zobaczcie, jest trochę miejsca dalej, także tu coś mi się zmieści, tu mi się coś zmieści. Słuchajcie, ja po prostu tutaj mam, o widzicie, kosmetyki, tu mam aparat. To są rzeczy, które trzeba wyjąć przy kontroli, tak? A tego nie wyjmujemy. Tu schowałam do tej paczki japonki, tu jest ten sweter, jest piżama, jest bielizna i są też pędzle do makijażu. Także słuchajcie, na razie jestem bardzo zadowolona. Tutaj po prostu przyjdzie jeszcze, wiecie, czy paszport, ale czy nie, paszport to będę miała po prostu, wiecie, w takiej torebce, która będzie, mam nadzieję, częścią mojego outfitu. Także myślę, że się zmieścimy bez problemu. Zapięłam, słuchajcie, to jeszcze, żeby to nie latało. Dalej jest jeszcze więcej miejsca, tak naprawdę się zrobiło, bo powiem Wam tak, tutaj jeszcze też mogę coś wpakować na dół, coś, co się nie będzie tłukło i tak dalej, więc naprawdę uważam, że ten plecak póki co jest ok. Przepakowujemy się teraz już w ten szkolny. Zapakowałam już plecak, ten Adidasa. No i słuchajcie, wiecie co, ogólnie wydaje mi się, ja Wam napiszę tutaj też gdzieś wymiary, jakie ma ten plecak Adidasa, bo mam tutaj więcej miejsca niż w tym plecaku podróżniczym, bez dwóch zdań. Słuchajcie, aparat jest tutaj na górze. Jeżeli chodzi o kosmetyki, to po prostu je wepchnęłam tutaj z boku, bo mi się po prostu mieściły, bo jest większy. Ten plecak jest troszeczkę większy, jeżeli chodzi o gabaryty. Jest mniej może komfortowy, bo tam sobie po prostu wszystko, wiecie, otwieram całą klapę i pakuję na spokojnie. No ale ten rzeczywiście ma tutaj więcej miejsca i no myślę, teraz bardzo intensywnie nad tym, czy zostawić ten plecak czerwony, ten bordowy, ten, czy jednak go odesłać, bo nie wiem, czy wiecie, jest sens trzymania dwóch plecaków. Gabarytowo wyglądają podobnie, ale jednak w tym mam więcej miejsca. To jest bardzo trudna decyzja, powiem Wam szczerze. Ten plecak z Adidasa, Boże Święty, który mamy, 2024, więc to było, moi drodzy, 15 lat temu. 15 lat temu ten plecak kosztował 160 zł. Ten plecak kosztuje 105 zł. Ale powiem Wam szczerze, że nie wiem, co zrobić z tym plecakiem, czy go zostawić, czy nie, bo on mi się podoba, bo on jest fajny.
i wiecie, przyjemnie się go opakuje. Ten natomiast jest dużo większy, w sensie bardziej pakowny, no bo on jest po prostu trochę większy niż ten. Ale zobaczymy, ja po prostu zmierzę go dokładnie i wtedy powiem Wam, czy... Znaczy napiszę Wam tutaj te wymiary. Na dzień dzisiejszy jestem lekko skołowana, bo myślałam, że ten zrobi na mnie... Znaczy wiecie, on zrobi na mnie wrażenie, bo on jest bardzo wygodny. Wiecie, te otwieranie całej tej komory to jest ultra wygodne. Po prostu nie musicie tego szukać. Otwierasz sobie całą komorę i masz. Po prostu widzisz, nie? No, fajny plecak. Fajny plecak i nie wiem teraz, co mam zrobić. Jestem w kropce. Nie wiem, czy go zostawić i wziąć ten plecak do Londynu, czy jednak wziąć mojego starego Adidasa. Wiecie, ale to nawet potem już nie chodzi o sam Londyn, tylko po prostu nawet jak będziemy gdzieś jechać. Ja mam na przyszły rok zaplanowaną wycieczkę do Włoch i nie wiem. I wiecie, to jest tylko jeden dzień, więc tutaj jakby większej różnicy nie robi. Ale przy przykład przy pakowaniu się na kilka dni, czy ten będzie lepszy, czy też znowu będzie ten lepszy. To jest naprawdę bardzo trudne. I to wymaga głębszego zastanowienia się. Po raz kolejny nie nagrałam zakończenia do filmu, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie filmu odnośnie plecaków, porównania. Dajcie znać, czy jak u Was jest z tym pakowaniem się w bagaż podręczny. Pakujecie się w normalny plecak, taki szkolny, czy pakujecie się w plecak taki specjalny, dedykowany. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnych odcinkach. Pa, pa!